Senacka Komisja Kultury i Środków Masowego Przekazu przychyliła się do prośby władz miasta i zagłosowała za tym, by Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej znalazł swoją siedzibę w Tarnowie, najbardziej węgierskim mieście w Polsce. Nadzieja jest we mnie, ponieważ to właśnie pan senator Czesław Ryszka, czyli senator Prawa i Sprawiedliwości, złożył na komisji tą poprawkę. A więc sprawa przestała być już tylko polityczna i czysto partyjna. Zaczęto rozmawiać o argumentach. Jeżeli zdanie komisji będzie podzielone przez pozostałych senatorów, no to siedziba będzie w Tarnowie. Wszystko zaczęło się od naszego materiału o głosowaniu nad poprawką w sprawie siedziby Instytutu. Tysiące komentarzy w internecie, specjalna grupa pod nazwą Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej dla Tarnowa na Facebooku. To wszystko zmobilizowało władze miasta do działania. Okazało się, że od momentu, kiedy dowiedzieliśmy się, że ten instytut może powstać, a przypomnę, było to 7 lutego, czyli stosunkowo niedawno, rozwinęła się jak na skalę naszego miasta bardzo duża, można powiedzieć potężna akcja zwolenników zabiegania o tą siedzibę. Jest wiele pozytywnych opinii, a więc można powiedzieć, że to nie tylko fakty z przeszłości, nie tylko te historyczne uwarunkowania, ale również autentyczne sympatie Tarnowian do Węgrów motywują mnie do działania na rzecz tego instytutu. Teraz wszystko w rękach senatorów. Głosowanie nad poprawkami odbędzie się już dzisiaj. Czy się uda? Nie wiemy. Jednak cały Senat może mieć odmienne zdanie niż komisja. Bardzo zabiegam o to, żeby przekonywać poszczególnych senatorów. Wysłałem list do każdego z setki senatorów, argumentując, jak Tarnów ma wielki wkład w rozwój współpracy polsko-węgierskiej i jak to jest dobre miejsce ze względu na BEMA, na wielowiekową już współpracę, na te dobre uczucia, które mamy do Węgrów. Mam nadzieję, że te argumenty mogą być przeważające. Nawet jeśli Senat zagłosuje za tym, by ulokować siedzibę Instytutu w Tarnowie, projekt powróci jeszcze do Sejmu, gdzie posłowie będą mogli go zmienić, ale jeśli senatorowie zagłosują przeciw... No to już niestety droga jest wówczas zamknięta, jeżeli senatorowie zagłosują na posiedzeniu senackim przeciwko tej poprawce i pozostaje nam wtedy zabiegać o to, żeby był oddział tego instytutu. Ale dopóki sprawa nie jest przesądzona, będziemy walczyć o główną siedzibę i według mnie należy zrobić wszystko, aby tak się stało. Czy tak się stanie? Zobaczymy. Władze miasta deklarują, że jeśli instytut będzie miał siedzibę w Tarnowie, gotowe są przekazać na ten cel Pałac Ślubów. W ostatnim tygodniu tarnowska policja zanotowała zwiększoną liczbę kradzieży kieszonkowych. To już 5 przypadków kradzieży w ostatnich kilku dniach. Policja apeluje o zwrócenie większej uwagi na torebki oraz inne cenne drobiazgi. I właśnie apel tarnowskich policjantów, tarnowskiej policji o to, aby kobiety, które przebywają w miejscach takiego gromadzenia się osób, czyli na przystankach komunikacji miejskiej, podczas siadania bądź wysiadania z autobusów, aby zwróciły większą uwagę na swoje torebki, żeby te torebki trzymały z przodu, miały gdzieś zawsze pod kontrolą swojej ręki. Dbajmy o własne mienie, gdyż to okazja czyni złodzieja. Dzisiaj przypada Środa Popielcowa. Tradycja posypywania głów popiołem na znak pokuty pojawiła się w VIII wieku. Środa Popielcowa, tak zwany Popielec, jest pierwszym dniem Wielkiego Postu, czyli okresu 46 dni kalendarzowych przed Wielkanocą. To, co proponuje Kościół na ten czas Wielkiego Postu, te praktyki, modlitwa, post i jałmużna. Bo miłość w pierwszej kolejności domaga się spotkania dwóch osób. I wsłuchanie się w to, co one mają do powiedzenia. I właśnie modlitwa jest tą okazją, żeby spotkać się z Panem Bogiem, aby posłuchać też i Pana Boga. Miłość też domaga się takiego miejsca, w którym ta miłość zostanie ulokowana. I znowu pomocą w tym, tą pomocą jest post, który jest decyzją na pewien brak. Decyzją na to, decyzją, że odmawiamy sobie nawet czegoś dobrego po to, żeby dać możliwość Panu Bogu
działania w naszym sercu, przemiany naszego serca. W środę popielcową obowiązuje post ścisły, łączący w sobie dwa rodzaje postów znane w Kościele katolickim. Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Drugim postem jest post ilościowy, który polega na ograniczeniu ilości spożywanych posiłków. W 15. kolejce Tarnowskiej Ligi Futsalu rozegrano 3 spotkania. W czwartym walkowerem 5-0 Westowia Okna Pawłowski zwyciężyła z drużyną Kontrol Proces Lux Torpeda, która wycofała się z rozgrywek. Drużyna Sportmosimo.pl Grabówka wygrała z Pchełkowski Tarspet 10-2. Gryf Bożęcin pokonał Topikar Autoczęści 8-3, a grupa Azoty Prorem wygrała z Białą Gwiazdą 5-2. Szersza relacja z 15. kolejki rozgrywek w programie Futsal w Tarnowie.